pacjent, który zaczyna zastanawiać się nad zabiegiem laserowej korekcji wad wzroku, powinien zadać sobie sam pytanie, dlaczego chce ten zabieg u siebie wykonać. W czym on ma mu pomóc? Pacjent, który myśli o wykonaniu zabiegu laserowej korekcji wady wzroku, powinien zadzwonić, umówić się na wizytę. Uzyska on takie ogólne informacje, jak do tego badania przygotować się. Pacjenci, którzy noszą soczewki kontaktowe, powinni te soczewki na tydzień zdjąć, tak naprawdę, żeby oko odpoczęło, żeby ta rogówka lepiej była odżywiana, żebyśmy mogli zrobić dokładniejsze i pełniejsze badanie topografii rogówki. Topografia rogówki, inaczej mapa rogówki. Ta mapa rogówki bardzo przypomina mapę geograficzną. Pacjenci, którzy noszą okulary, powinni przynieść wszystkie okulary, które używają. Za pomocą laserowej korekcji wad wzroku możemy usuwać krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm. W krótkowzroczności obraz oglądanego przedmiotu tworzy się przed siatkówką. W zdrowym oku na siatkówce, w krótkowzrocznym oku przed siatkówką. Dlatego musimy tak wymodelować rogówkę, czyli spłaszczyć ją, żeby ten obraz mógł powstać na siatkówce. W nadwzroczności obraz przedmiotu oglądanego jest jakby za siatkówką, a my musimy uwypuklić rogówkę w ten sposób, żeby ten obraz nie był za siatkówką, tylko na siatkówce. My musimy za pomocą laserów tak wymodelować rogówkę pacjenta, żeby ten obraz oglądanego świata był ostry na siatkówce. To nie jest tak, że my jesteśmy rzeźbiarzem rogówki, bo my nie mamy takiego talentu rzeźbienia rogówki. Lasery mają ten talent i lasery rzeźbią nam rogówkę. My je programujemy, my przygotowywujemy rogówkę i pomagamy laserom wymodelować kształt rogówki. Siła Aptegry to my, to ludzie, to zespół i bardzo nowoczesny sprzęt. Staramy się tutaj od samego wejścia pacjenta do naszej kliniki traktować go jak osobę dla nas najważniejszą.